z kulturą, z promocją takiej naszej kultury. No i dzisiaj gościmy właśnie reżysera filmu Serce Polski, pana Tomka Grzegorza Stala. Brawo. Dziękujemy za to, że zechciałaś w ogóle do nas przyjechać z tym filmem i udostępnić możliwość zobaczenia go na Śląsku. No i co, chyba nie będę po prostu więcej zabierać czasu, tak, przekazać głos Tomkowi. Ja dosłownie 5 zdań, które chciałem powiedzieć, które są istotne przed obejrzeniem tego filmu. Pierwsze jest takie, że film, zdjęcia do filmu na Białorusi były kręcone w roku 2015. Film powstał dzięki crowdfundingowi, tak jak to miejsce udało się zebrać fundusze i pojechaliśmy ekipą zdjęciową na Białoruś, tam zrobiliśmy zdjęcia, następnie trwał długi okres postprodukcji, za który cały czas się tłumaczę i serdecznie przepraszam. I oficjalnie film miał premierę w grudniu ubiegłego roku. Od tego momentu sprzedało się już kilkaset egzemplarzy, było kilkanaście pokazów, a wszystko ze względu na to, że mam niewiele czasu, tak, żeby z nimi jeździć. Natomiast obiecałem sobie, że po maju ruszę bardziej w szkoły, bo walor edukacyjny tego filmu, co podkreślają nauczyciele i sama młodzież, jest bardzo duży. Więc tak, ja zachęcam Was do poświęcenia 50 dosłownie minut czasu. Jeżeli Państwo też chcecie nas wesprzeć, to można to zrobić
być przelewem, albo też ostatnio wykupiliśmy taką skarbonkę, więc jeżeli ktoś jakieś drobiazgi ma w portfelu, chce się pozbyć, to chętnie zamknę. No i w sumie to tyle. No, Tomku, jeszcze raz wielkie dziękuję. To ja bardzo dziękuję. I jeszcze muszę nadmienić, że ta muzyka na końcu to był najnowszy utwór Ptaka. Który będzie tutaj dokładnie nad ziemią, by dzisiaj, ale nie wyszło. To jest najnowsza płyta właśnie Ptaka. Niewidziane akwarium, także zachęcam do zapoznania się też z tym autorem, no, z tym, kto chyba muzyczny. No także dziękuję ślicznie. Jakieś pytania do autora? To ja jeszcze chciałem chwilę pogadać tak sobie cały czas, bo jak nikt nie usłyszał przez te 50 minut, to jest dla mnie. Chociaż nie wiem, bo ja tak już ten film oglądałem naprawdę wiele razy i tak mi się zamyka trochę oko. Mam takie momenty kulminacyjne, kiedy się wzruszam, jak ten moment, kiedy pan Witold Iwanowski opisuje śmierć majora Ponurego, później śmierć Jerzego Bakłaszca w Lidzie. To są takie moim zdaniem momenty kulminacyjne tego filmu. Muzyka. Tutaj Kasia wspomniała o ostatnim utworze Maćka Ptasznika i takie podsumowanie właśnie, dlatego raz ze względu na szacunek dla osób, które złożyły się, które były współproducentami tego filmu, gdzie te ich nazwiska czy ksywki internetowe zostały wymienione, dwa, że wymienione ostatni wers Maćka piosenki, każda władza deklaruje, że ona nie hańbi czynami. Bardzo dobrze odnosi się jako podsumowanie tego tych 50 minut, a w pierwszej wersji godziny 20, tak? Bo sytuacja Polaków na Kresach jest zła i państwo polskie dużo obiecuje, dużo gada. Jedynym plusem dobrej zmiany tak naprawdę w temacie kresowym jest powrót do standardowego sposobu finansowania organizacji kresowych, bo zawsze robił to Senat i tutaj wspomniany senator Artur Warzocha. Platforma wywróciła to do góry nogami, pieniądze trafiły do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, gdzie tak naprawdę te organizacje kresowe w ogóle nie dostawały pieniędzy przez kilka lat. PiS wrócił do tego standardowego systemu, jednak no, dalej jest dużo niejasności, dalej jest dużo problemów. Do tematu filmu, bo co jest istotne, muzyka. Muzykę skomponował oprócz ostatniego utworu 18-letni chłopak, Szymon Kusior ze Szczytna. Był to chłopak, którego poznałem podczas kampanii prezydenckiej, występującego w tym filmie w roli Głos Grzegorza Brauna, gdzie pamiętam taką sytuację w Szczytnie, bo działałem przy kampanii Grzesia Brauna i w Szczytnie pojechaliśmy na spotkanie, zaproszono nas tam na obiad. Pamiętam sytuację wtedy, to bardzo mi tak utkwiło w pamięci, takie mam zdjęcia, no to była straszna gonitwa i pamiętam zdjęcia, które jakieś zapisane w mojej głowie. Był tam na centralnym miejscu krzyż i pod tym krzyżem kartka wydrukowana. Ten, komu poświęcasz najwięcej czasu, jest twoim Bogiem. Naprawdę tak uderzyło we mnie i za każdym razem, kiedy wchodzę w ten rytm mojego życia, gdzie pracuję 18-20 godzin na dobę i kiedy już jestem przemęczony, to zawsze sobie przypominam tą kartkę i mówię stop, tak? Stop i tę chwilę chociaż refleksji, zastanowienia to mi daje. I podczas tego obiadu, bardzo umuzykalniona rodzina Kusiorów, podczas tego obiadu Szymon, wtedy 16-latek, usiadł i plumkał. Powiem wam, no, nie każdy odłożył jedzenie z nas, bo to było coś pięknego. I tak głupio, żeby grał do kotleta, prawda? Ale nie mieliśmy czasu. Byliśmy głodni, za chwilę mieliśmy następne spotkanie, ale nie sposób było jeść, kiedy on tak grał. No i porozumiałem się z nim wcześniej, dofinansowałem go trochę, bo nie jest z jakiejś tam bardzo zamożnej rodziny, a raczej średnio zamożnej, nazwałbym to. I napisał muzykę do tego filmu w całkiem niedługim czasie, a wraz ze swoją siostrą Magdą ten utwór, który był przy scenie majora Ponurego, harcerski, on zaaranżował, ona zaśpiewała. Coś pięknego, śpiewa jeszcze w rodzinie tata. Tak więc, i brat, który wydał też płytę, tak więc jest cała umuzykalniona rodzina. To otworzyło drogę Szymonowi do tak zwanej kariery, bo
Bóg Rzeź Brown, jak usłyszał muzykę w filmie, na początku razem z Olą, która była montażystką i która wybiera muzykę do filmów Grzegorza, była nastawiona pół na pół, natomiast kiedy usłyszeli, powiedzieli: tak, to jest osoba, która będzie robiła muzykę do filmu obecnego, który Grzegorz Brown kręci, Luther. Ale jeszcze Szymon zaaranżował muzykę do filmu Plusy Dodatnie, Plusy Ujemne, który to film najpewniej Państwo oglądali w internecie. On nigdy nie pojawił się w telewizji, a w nim była muzyka Jean-Michel Jarre. Przez lata trwały starania wykupienia praw autorskich od Sony Music Polska, wykupienia tych praw autorskich, natomiast za żadne pieniądze powiedzieli, że Sony nie udostępni, nie sprzeda tej muzyki nawet do zwykłego wydania na płytach, jak chcieliśmy zrobić. I Szymon w tydzień czasu napisał od nowa całą tą ścieżkę dźwiękową. Grzegorz to zaakceptował i jesteśmy na dobrej drodze, żeby wreszcie ten film, pierwszy film, który pokazał dokumenty Lecha Wałęsy jako tajnego współpracownika, w którym jest ta pamiętna scena, w którym Grzegorz jest tyłem, ale Wałęsa mówi, że ktoś mnie w ogóle nazywać mnie zdrajcą, to właśnie ten film będzie miał swoje światło dzienne i miejmy nadzieję drugie życie. No i tak, i tak to wyglądało. Plan zdjęciowy na Białorusi miał trwać 7 dni, natomiast trwał 5,5 z tego względu, że jechaliśmy tam, byliśmy już na granicy, sprawdzono nas, były wszystkie te kontrole, już potrzebowaliśmy ostatniej pieczątki celnika. Co się okazuje, pan celnik, szef celników wychodzi i mówi: wy nie pojedziecie, bo macie sprzęt o dużej wartości i powinniście być traktowani jak, że zabieracie towar tak jak ciężarówka, czyli potrzebujecie karnetu APA. Nauczyłem się takiej rzeczy. Co to jest karnet APA? No, załatwicie to sobie. Wróćcie, jak będziecie mieli karnet APA. No to ten karnet APA, wróciliśmy do przejścia w Kuźnicy. Tam mówię, może tam się kupi karnet APA i będzie załatwione. Nie, nie jest tak prosto. Musieliśmy wrócić do Warszawy. Tam już dokumenty firmy jechały pociągiem, bo to trzeba było na jakąś działalność mieć. Dokumenty firmy jechały pociągiem. W przeciągu tam 4 godzin pani wypisała mi ten karnet, zrobione zostały wszystkie opłaty i mogliśmy ruszać. Jeszcze moment, cofnę się na osi czasu chwileczkę przed wyjazdem pierwszym, przed pierwszą próbą wjazdu spotkaliśmy w Nowej Osuchowej, kiedy weszliśmy tam do Matki Bożej się pomodlić, księdza, który jechał na Białoruś z Grodna i który nam powiedział o bardzo ciekawej rzeczy, że trzeba tam kupić Beltola. To jest taki wiator, tylko że białoruski. I on powiedział historię rodziny, która sobie nie kupiła tego Beltola i przy wyjeździe z kraju mieli 4000 euro do zapłaty, bo tak sobie jeździli po Białorusi przez 2 czy 3 tygodnie. Więc opatrzność, która mówi: kupcie se, nie? No se kupiliśmy. Drugi podjazd na granicę, już jak ciężarówka przy tirach, tak? My samochodem osobowym, no ale... No i siadamy tam i po prostu jak w filmie 12 prac Asterixa, nie? I są te tak lata, i żeby musiał coś załatwić w... musieli coś załatwić w tym urzędzie. I tak od Iwana do Pogana latanie. I tak to wyglądało. Tyle okienek. I ja mówię, no ja sobie nie poradzę. I nagle bach, pojawia się Polak, który mówi: chodźcie, poprowadzę was za rękę, tak? I on od tego okienka, tego, po prostu jak kody w grze, tak? Zrobiliśmy tak, po 3 godzinach dziękuję, ostateczny kwit, wjeżdżamy. Polacy mówią tak: uważajcie na policję, będą na pewno was chcieli orżnąć. Okej, dobra. Dziękujemy bardzo, wszystko nam pomogliście. Wjeżdżamy na pierwszą stację, na której dopiero pierwszej można było kupić Beltola. Bach! Policja zajeżdża drogę, ja kupowałem wtedy Beltola. No i Polacy już tam mówią, bo tam też tiry stały na stacji: nie dawajcie mi w łapę, na pewno coś tam chcą. Ja mówię: rany boskie, już wjazd zaczął się, już mówię, na pewno nas rozstrzelają. No bo przesłanki wcześniej były, znaczy informacje, jakie do nas dopływały, że Białoruś to jest dziki kraj, tak? I generalnie łatwo nam zginąć za nic.
Co się okazuje, samochód, panowie zawołali mnie do samochodu, do swojej takiej suki, tylko że takiej nowoczesnej. I pokazują mi wydruk z komputera, że no to auto było w marcu na Białorusi i właśnie nie miało Beltola, ale na szczęście tylko jest tam 150 euro grzywny, więc wyciągnęli terminal do kasy, bo u nich się nie płaci gotówką mandatów, terminalem pyk, dotykowo. Wklepałem kodzik, dziękuję, dostałem potwierdzenie zapłaty, potwierdzenie tego. I tak się skończyła nasza przygoda z policją na Białorusi. Pierwsze wrażenie, jakie wjechaliśmy, czysto, pięknie. Naprawdę. I drogi lepsze. Tak, nie no, o drogach to już w ogóle nie mówię, tak? Bo tutaj wjechałem w Siemianowice i mówię, tak. Kiedyś po tym poznawałem zawsze Częstochowę, nawet jak nie byłem kierowcą, tylko że po prostu budziłem się na światłach przy Tesco, tak? Bo już były takie kolejne, budzę się, masz McDonald's do mnie. I tak tutaj jest, drogi piękne, ludzie bardzo uprzejmi, mili i pomocni. Większość z nich mówiła swobodnie językiem polskim, ale dopiero po zaczepce, tak? Jak podchodziłem do ludzi, robiłem sobie takie małe badanie socjologiczne w głowie, pytałem się o godzinę. Opowiadali mi po rosyjsku, białorusku, ja mówię, nie rozumiem. I oni mi po polsku. Ja mówię, to czemu mi po polsku nie mówisz, nie? Za każdym razem. Bo tak. Białoruś jest piękna, nie ma tam tej zachodniej zgnilizny, o której mogą się wypowiadać tylko agenci Moskwy i Putina, że tej zachodniej zgnilizny nie ma. W Mińsku są tylko McDonaldy, tak więc nie udało nam się zjeść tam McDonalda. A w Witebsku, to polecam wszystkim panom samotnym, jest 72% kobiet i 28% mężczyzn, więc nawet osoby... Jadymy. Tak, biorą tam cię dziewczyny, nie? Biorą tam cię. No, podobno, bo my nie dojechaliśmy, bo plan zdjęciowy nie obejmował Witebska, natomiast następna produkcja na pewno będzie o tym fenomenie. O jakiej produkcji mówisz? Skąd to się wzięło? W ogóle skąd pomysł na film? Ten przewodnik, pan Witold Iwanowski, przyjechał do nas do Częstochowy z pielgrzymką Związku Polaków na Białorusi. Jako że współdziałamy w Towarzystwie Patriotycznym Kresy, poproszono mnie o jakąś tam doraźną pomoc i Włodek Skalik powiedział, posłuchaj tego człowieka, pana Witolda, bo to jest niesamowite, to trzeba nagrać. No i ja porozmawiałem pół godziny z panem Witoldem i mówiłem, nie, no to musimy zrobić film, tak, bo ten poziom wiedzy, ten poziom zaangażowania tego człowieka, to nie może przepaść. Pan Witold jest już w takim wieku, że parę rzeczy mu się mieszało, tak? Więc to był chyba ten ostatni moment, żeby wyciągnąć clue tych informacji i mieć jakiś taki malutki przewodnik po Grodzieńszczyźnie, tym bardziej, że teraz Baćka zniósł ruch wizowy i można na tydzień czasu pojechać na Białoruś, nie posiadając wizy, tylko wypełniając jakieś tam... Ale trzeba sobie kupić Beltola. Tak, Beltola trzeba kupić. W pół skomplikowane dokumenty. Tak. No, a powiedz mi, jak reaguje na środowiska artystyczne na tą produkcję? W Śląskim Centrum Kultury zostałem przyjęty bardzo dobrze. Wiesz co, powiem tak. Nie wyszedłem dalej z tym filmem ze względu na brak czasu. Trzaskuję znajome szkoły, tam gdzie są, proszą mnie, jestem na pokazach, plus inne takie miejsca. Nie startowałem jeszcze nigdzie w żadnym festiwalu. Dzisiaj jest festiwal w Częstochowie filmów niezależnych i niepokornych, natomiast tematem wiodącym jest Solidarność. Solidarność. Miał być pokaz specjalny, jednak w przyszłym roku jest temat Kresów i tam mam występować. Dzięki filmowi Serce Polski poznałem tych, dla których zbierałem paczki. Może nie zbierałem, ale tych, przez których. Czyli Ilonkę i Gienka Gosiewskich. Bo byłem zaangażowany w tą akcję, nie wiedząc, że to tacy fajni ludzie nawet za tym stoją. Ilona i Gienek powiedzieli, że pomogą mi w rozpromowaniu tego. Zajmą się tym może, bo ja z racji wykonywania
dużej ilości zawodów, które pozwalają mi się utrzymać i braku możliwości bilokacji i teleportacji, mam ograniczone zasoby. I dzięki nim też, mam nadzieję, powstaną nowe projekty, które rodzą się w mojej głowie. Następne projekty to są dwa. Jeden to są Polacy w Kazachstanie. Polacy w Kazachstanie, czyli pokazanie prawdziwego Homo Sovieticus. Mam znajomego misjonarza, który tam posługuje. I to, co system komunistyczny zrobił z naszymi rodakami w Kazachstanie, jest po prostu przetrącenie kręgosłupa, to mało powiedziane. Przetrącono im kręgosłup i obcięto im głowy. Tak to wygląda. Jako negatywny przykład i kolejny temat do dyskusji, tak? Bo film ma wywoływać dyskusję, według mnie. To, co tutaj kresy i jak pomagać tym naszym rodakom, tak samo chciałbym poruszyć temat w Kazachstanie. Jak im można pomóc i dlaczego państwo polskie zawiodło. I kolejny, to już pozytywny przykład, to Bukowina w Rumunii, okręg Suczawa. Tam wyjechano, Polacy, nasi rodacy wyjechali około 300 lat temu, tam były kopalnie. Proszę sobie wyobrazić, że oni do tej pory mówią w języku polskim. Oni kultywują polskie tradycje, obyczaje. Ba, jest polski poseł, który został wybrany głosami większej ilości, więcej dostał głosów niż jest tam Polaków. Czyli jest to niesamowite, w jaki sposób można zbudować swoją małą diasporę i dalej utrzymywać zarówno kontakt z państwem, w którym się mieszka, ale też nie mając, za przeproszeniem, syna Briana i Jessica, tak? Co po 10 latach emigracji dzieje się, a po 300 latach oni tam na co dzień posługują się językiem polskim w 4 miejscowościach w okręgu Suczawa. Więc to bym chciał dać jako taki osobny film, jako pozytywny przykład, co zrobić, żeby tam ci nasi rodacy, te 3 miliony, które wyjechały teraz za czasów tej wielkiej emigracji, którą zgotowały nam kolejne rządy i bieda, żeby po prostu może sobie zerknęli na to i zobaczyli, że nawet jak tam osiedlą się i zostaną, to żeby zbudować małe diaspory i uczyć się od najlepszych, a nie być sobie swoim rodakom wilkiem, tak jak do tej pory jest, że nie można na siebie liczyć. Koniec mojego przydługiego gadania, bo tutaj, jak macie państwo jakieś pytania, to bardzo chętnie. Jedno. Dotyczące obywatelstwa. To są obywatele Rzeczypospolitej. Dlaczego oni muszą się starać o nowe dokumenty, chcąc przyjechać do Polski? Karta Polaka. No właśnie, ale dlaczego? Przecież to nie oni z Polski wyjechali, tylko Polska odeszła od nich. Oni nadal są obywatelami Rzeczypospolitej. Nikt ich nigdy tego obywatelstwa nie pozbawił. A teraz się ich zmusza do załatwiania jakiejś głupiej karty Polaka, która to nie jest dokumentem dla Polaka. To jest uwłaczające ich godności. No tak jest moje zdanie. To jest uwłaczające ich godności, natomiast wydaje mi się, że państwo polskie szykuje im to samo, co nam. To też uwłacza nam godność. Chodzenie po urzędach i tłumaczenie się, dlaczego nie jestem koniem albo słoniem. Tak? Urzędnikowi przedstawianie wypisu i kart z księg wieczystych, tak? Rodzin sprzed 200 lat. No niestety, nie ma tego spójnego planu dla kresów. Zarówno dla kresów, jak i zagranicy. Łatwo jest posługiwać się PR-em, tak jak robi obecny rząd, tak? I mówić, że coś się robi, że coś się poprawia, natomiast doraźna pomoc to właśnie wspomnienie tutaj Gienek i Ilona Gosiewscy, którzy mają na co dzień styczność z Polakami naprawdę na całych kresach, zarówno na Grodzieńszczyźnie, na Litwie, na Ukrainie, czy też dalej na przykład w Kazachstanie. I oni według mnie powinni być ekspertami rządowymi do zbudowania planu, który za 2 lata zostanie wdrożony, plan długoletni, długofalowy, w jaki sposób pomóc tym Polakom, bo ci Polacy nie chcą wracać. Oni by chcieli, żeby Polska wróciła i to jest podczas każdej rozmowy
sprawy jest to, ale my nie chcemy stąd wyjeżdżać. My chcemy, żeby to była Polska. Wiadomo, ten, kto mówi teraz o rewizji granic, jest dla mnie albo idiotą, albo agentem, bo nie jest to możliwe, tak? Nie jest to możliwe przy obecnym układzie geopolitycznym. Natomiast no, brak uregulowanych stosunków, o czym wspominał Gienek, z państwami, gdzie istnieją te silne ogniska Polaków, to jest dla mnie zdrada stanu, tak? A ci biedni ludzie wierzą, tak? Tutaj pani Elwira opowiadała, jak to na Dudę głosowała, tak? Jak to wierzyła, bo ten Duda to będzie lepszy. Jest lepszy. No tak, ale moja mama zawsze mówiła, Tomek, dlaczego ty równasz zawsze do tych gorszych? No. No tak, no jest lepszy, no bo mieliśmy debila, który wchodził na tabolę, no. To proszę mi wybaczyć, taki punkt odniesienia jest dla mnie... No przepraszam, jest realny punkt odniesienia, trzeba powiedzieć, że prezydent jest... Tak, i to pokazuje, że mi się płakać chce, w jakiej czarnej dupie jesteśmy, że Duda jest lepszy, tak. Tutaj jest lepszy, natomiast no, abstrahując całkowicie od polityki, to nikt nie zaprezentował mimo półtorej roku jakiejś właśnie oprócz tego wrócenia do rozdysponowania pieniędzmi dla organizacji kresowych przez Senat, to nikt nie zaprezentował nic więcej dla nich, tak? I to podejrzewam, że umrze śmiercią naturalną, będzie odgrzewane przy następnych wyborach. No bo fajnie, żeby oni też poszli, wrzucili do urny parę głosów, dać im nadzieję i znowu zostaną wykorzystani tak jak my tutaj, tak? To jest... Znaczy no nie wiemy, bo na jakim etapie w tej chwili jest sprawa na przykład nadawania TVP Polonia na Białorusi, bo przecież niby to było poruszane w czasie rozmów z Łukaszenką, nie? Jak Karczewski. Także no i to nawet Łukaszenka sam mówi, więc temat został rzucony na najwyższym szczeblu. Więc wydaje mi się, że tutaj nie powinni się z tego wycofać. To znaczy tak, od około roku jest ocieplenie stosunków z Białorusią, tak? Natomiast nie na wystarczającym poziomie. Białorusi. Zobaczymy, w którym kierunku to pójdzie. Zobaczymy, w którym kierunku to pójdzie, bo na przykład Związek Polaków na Białorusi wróciła znowu do władz Andżelika Borys. Poprzedni jednokadencyjny pan Mietek Jaśkiewicz został odwołany, uznany za zdrajcę, który dyskutuje i debatuje z Łukaszenką, a tam są dwa Związki Polaków na Białorusi. Teraz już jak gdyby są nawet trzy, no bo to... Tak, o to chodzi. Od paru dni. O to chodzi, więc ja rozumiem, że jest to nasze polskie piekiełko i lubimy sobie opowiadać i budować kolejne organizacje, bo w tej w żadnej się nie wpisuje, ale to po prostu przyciągnę dwie osoby i zbuduję sobie świetną organizację i przejmiemy władzę. Także bardzo źle się stało, że to się w tej chwili rozsypało i nie wiem, o co tam chodzi. No jeśli liczą skarżyli, że tam zatrudnił fikcyjnie swoją córkę. No. Niejasności finansowe. Niejasności finansowe, ale na zlocie, na tym zjeździe, to jawne o zdradę, bo posądzali zdradę stanu. A jak to wygląda z edukacją na Białorusi? Znaczy, czy tam jest polskie szkoły? Są też polskie szkoły. I teraz pytanie, bo byłem ostatnio na Litwie i tam była taka sytuacja, radny nas wprowadzał na jednym wodzie z polskich szkół. I tam on powiedział wprost, że praktycznie z Polski nie ma żadnej pomocy, jakieś stowarzyszenie radne, że działają w Polsce, to potem wygląda tak, że coś przyślą i to jest niewystarczające, tak naprawdę oni potrzebują pomocy prawnej, przynajmniej na Litwie tak było. I on powiedział, że tam wygląda tak, że z roku na rok robi się tak, że po prostu się polską szkołę wyremontuje się na przykład za polskie pieniądze albo za jakiś tam wkładem Polaków, a potem przecież ta szkoła jest odbierana, przekazywana jest tak naprawdę dzieciakom. A polską szkołę daje się jakiś dobry budynek, który jest odresowany i tak dalej. Czy na Białorusi też są takie właśnie... Znaczy tak, nie spotkałem się z takimi sytuacjami. Jedynym jakimś tam aktem, który kładli nacisk, bo ja tak naprawdę jestem, no, powiedziałbym, na poziomie gimnazjum, mam poziom wiedzy. Gimnazjum, biorąc uwagę, że Gienek i Ilonka Gosiewscy są na... już zrobili doktorat, tak? Więc tam spotkałem się z jednym takim tematem dokuczania nam i było to w obecnych czasach, tak? Bo wcześniej to wiadomo, ten system trochę był bardziej sprężony i było to usunięcie, wyrwanie jednej tablicy poświęconej polskim żołnierzom, że tą tablicę wyrwali, wyrzucili w krzakach, ale to nie można zakwalifikować
jak na przykład pomalowanie pomnika w Hucie Pieniackiej, prawda? To takiej rangi. Polskie Szkolnictwo jest, wiem, że tam Związek Polaków na Białorusi ma dwie szkoły w Grodnie. I co ciekawe jeszcze, to jest taka... O, to jest największy dym w tej chwili, ponieważ tam Dubowska była dyrektorką szkoły i tak naprawdę dalej jest. Ona była zastępcą Maślewicza i dyrektorką szkoły polskiej w Grodnie, tej największej. W efekcie, ponieważ ZPB nie działa legalnie, tylko jest jako organizacja nielegalna, tak, sprawował, powiedzmy, jakiś tam nadzór niby nad tą szkołą. Angelika Borys ją w związku z czym odwołała, ona tego nie uznała, także tam jest w tej chwili... Sajgon. Totalnie. No, polskie piekiełko takie w najgorszym stylu. Powiem wam jeszcze jedną ciekawą rzecz, bo... jesteśmy właśnie w siedzibie tego niereglamentowanego ZPP i nagle jakaś kobietka mówi: a wiecie co, ja wam dam numer do mojego syna, bo on jest z Częstochowy. Ja też jestem z Częstochowy. Znaczy mieszka w Częstochowie teraz, wyjechał na studia razem z żoną. I wyobraźcie sobie, że ten jego syn, no, zrobiliśmy też wywiad, ale nie wszedł do filmu. W ogóle cały nasz materiał to było 11,5 godziny i skomasowane do tych... do tej niecałej godziny i wyobraźcie sobie, że Witali Bohaterewicz, zresztą tak jak ci, ale nie z tych Bohaterewiczów, Witali mieszka 600 metrów ode mnie i nawet o nim nie widziałem. Spotykam się od czasu do czasu na zakupach w sklepie osiedlowym i przy okazji, jak ja wykonuję swoją pracę i przychodzę na tym kręcić tenis stołowy, on jest fanem, bo jest tam pracownikiem na uczelni, a to jest drużyna uczelniana i tam się pojawia, to też jest taka ciekawa...